Dzień dobry, proszę Państwa, dziś ostatni etap przyjaźni mojego Tour de Podkarpacie. Zapraszam Was serdecznie. Najpierw muszę załatwić pewną sprawę jeszcze i widzimy się na dzisiejszym, już ostatnim etapie. Zapraszam. Czwarty etap, ostatni mój, czyli etap przyjaźni. Wyruszam dzisiaj na skróconą pracę, gdyż wracam do domu. Jeszcze muszę zrobić zakupy, tak więc ze 110 zmniejszyłem na 96 i jadę ponownie z miejscowości Stalowa Wola, ale w drugą stronę. Nie przemieszczałem się do innej miejscowości, raz zapomniałem laptopa i nie miałem jak zrobić nowej trasy, dlatego też dziś podobnie Stalowa Wola, ale nie narzekam, fajnie tu jest, fajnie się wyspałem, fajna miejscówka. No i pora na ostatni etap i wracam do domu. W takim razie, nie przedłużając, póki co zapraszam na ostatni podkarpacki etap Touru. Nie to, żeby była reklama, bo wiecie, że ja nie mam treści sponsorowanych, ale posiedziałem sobie wczoraj tutaj, no chyba z 3 godzinki, ładując i telefon, i baterię, i czujnik, licznik. I powiem szczerze, nikt się do mnie nie przyczepił, nikt krzywo nie popatrzył. Tak więc pozdrawiam pracowników McDonalda, a zwłaszcza takiego chłopaka, który chodził po sali i słowem się nie odezwał. A na razie jadę kosteczką. Kosteczka. Wyjeżdżam z miejscowości Stalowa Wola. Szczerze to, pomimo tego, że mają tutaj ścieżki z kostki, to mają też takie ścieżki asfaltowe wzdłuż dróg. No i za to no, trzeba chwalić włodarzy miasta. A nie mówiłem to wczoraj? Wczoraj też to mówiłem. Trzeci kilometr. Temperatura, już Wam mówię, 30 stopni. Dzisiaj ubrałem białe rękawki. 30 to zimno, to strasznie zimno jest. Nie, żartuję. Nie miałem kremu. No i troszkę spaliłem sobie ręce. Nie lubię tej opalenizny. Wczoraj zapomniałem zabrać rękawki, dziś ubrałem. No i mam nadzieję, że nie spali mi nóg. A propos wyjazdu, to pierwszy raz jestem na takiej wycieczce, gdzie nocuję w terenie. Byłem w Lubuskiem, miałem to samo zrobić, no ale jak widzieliście, zepsuł mi się samochód. No i niestety nie zabiwakowałem. A na ten wyjazd trzydniowy, trzynocny, bo w sumie trzy noce spałem, no wszystko mi się ułożyło tak jak powinno. Są oczywiście mankamenty, mam dwa, powiem na końcu. Bardziej to moje gapiostwo. Namiot sprawdził się idealnie. Namiot dwupowłokowy z moskitierą. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak miałbym spać w ultralekkim tarpie, a miałem taki, ale go sprzedałem. Jak leżałem i spoglądałem na sufit, jak chodzi wszelakie robactwo, to po prostu, no to nie dla mnie.
Tu spokojnie mogłem się odkryć. Śpiwór Cumulusa X-Lite wystarczył aż na to, ale nie ma co się spodziewać, jak była temperatura w nocy, chyba 13 stopni, także bardzo ciepło. A co do mankamentów, no to na pewno powerbank. Miałem tysiączkę, wiadomo, on tam ma 10 tysięcy, przepraszam. On tam ma mniejszy prąd ładowania. Starczył mi tylko na naładowanie raz telefonu od zera, licznika Wahoo, mikrofonu i radaru. I cały powerbank padł, także to starczyło mi po przyjeździe. Zrobiłem jedną trasę, drugą, no i później już musiałem ładować. Natomiast taka 10-30 tysięcy, no sprawdziłby się idealnie. No i gapiostwo moje, po prostu nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak zapomniałem zabrać laptop. Widzicie tą ścieżkę? O ludu. Zapomniałem zabrać laptop. Dobrze, że miałem 3 karty 128, także jedną już zapełniłem całą. Teraz nagrywam na drugiej. Gdybym tak jeszcze jechał jutro, pojutrze, no pewnie by mi starczyło. Ale byłaby to sytuacja podbramkowa. Zresztą nie lubię na sandiskach jeździć, bo mi wieszają kamerę. Inna sprawa, że po głowie mi chodzi tablet. Tablet na kartę SIM i z możliwością podpięcia dysku SSD. No to by była rewelacja. Jeszcze jakbym miał w sobie czytnik microSD, nie mam pytań. France tu jedzie, tu zgubił się. Na Tour de Pologne, a tu pojechał. No i tyle. Resztę wziąłem sobie karimatę, matę samopompującą. Wyspałem się. W końcu nauczyłem się porządnie rozkładać namiot tak, żeby po prostu nie zsuwać się ani w jedną, ani w drugą stronę. Nauczyłem się obsługiwać Google Maps. No po prostu w końcu, żeby robić podgląd terenu, gdzie jestem, jak jestem. I Komoota też w końcu się nauczyłem obsługiwać, żeby odczytywać, gdzie jest start, gdzie jest meta. Nawigacja, same plusy. Mam nadzieję, że szczęśliwie dziś wycieczka się skończy, ale to tak jak widzicie, lajtowo, bez presji. No jak etap przyjaźni, to etap przyjaźni. Aż cię choroba, ale ładnie. I miejsce? Kurczę. Pamiętam, Amor Green Velo. Zawsze chciałem, żeby przy takich drogach jak ta była ławeczka, stoliczek. Jak sobie jedziesz od czasu do czasu ktoś, to żeby sobie usiadł. No i proszę. No to czemu nie siadł? No 27 km dopiero, no to za wcześnie się rozkładać. Ale tereny przepiękne. I zaś nie mogę powiedzieć wam, co jest po lewej stronie. A górka? No, niczego sobie. Jeszcze nie odleciały. Ahoj, bociany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 8 bodźków.
co to za rzeka? San. A ty zdziwiony. No, wielgachny. A tam? Wow. Ładnie. Póki co znajduję się w Kurylowskim obszarze chronionego krajobrazu. Asfalt na 2 kilometrach, była informacja, że jest fiubździu, ale nie jest to Tarka Lubuska, także nie ma co narzekać. No, jadę sobie w dół, teraz cały czas pod górę było, a teraz mam lekko w dół. Na chwilę zmieniłem otoczenie. Akurat przed chwilą wjechałem do województwa lubelskiego, a ja jestem już na 39 km i pozwoliłem sobie wymienić baterię, bo dziś jadę do domu, to mogę nagrywać poprzez pilot. Wiadomo, pilot drąży bardziej baterię, ale to nagrywanie jest szybsze i nie sprawia tyle kłopotu, co nagrywanie z przycisku z kamery. Temperatura 30 stopni, w pionie mam 54 metry, a w dół zjechałem 13 metrów. Nie ma żartów. Wszędzie portrety Manfreda na rowerze. Wczoraj i dziś jadę i cały czas lewa noga ucieka mi do na zewnątrz. Myślę, no może coś się pedał poluzował, może trzeba siłę wypinania dokręcić. I dopiero teraz, ubierając takie ochronki na bloki, patrzę, a ja przód mam pęknięty bloku, także no zostało mi równe 50 km. Mam nadzieję, że spokojnie, nie będzie tu gór, nie będzie jakiegoś deptania po pedałach, dojadę, no i czeka mnie wymiana 2 bloków, a tamten sezon i ten, no 2 sezony, ale troszkę w nich chodziłem, chociaż staram się ubierać osłonki, ale czasami chodzę bez. Muszę wam coś pokazać, bo pierwszy raz mam, muszę się przesunąć, coś takiego na wykresie. Jakiś uskok i brązowy kolor. Żeby się nie okazało, że muszę w powietrzu przeskoczyć. No, zaraz się dowiemy. Niestety nic nie było. Jestem na 51 kilometrze i ciekawy, muszę sprawdzić, co tutaj było, że ten wykres taki był urwany i ten brązowy kolor. A póki co, no, zachwycony jestem tym odcinkiem trasy. Teraz się na chwilę wyłączę, bo jedzie podmuch. Tam był taki suchy las, a tu proszę. Powiat Niżniński. No a ja tu gadu i
Górki się zaczęły. Tak szczerze mówiąc, to staram się jechać powoli, żeby jak najdłużej tu przebywać. A kilometry ubywają nieubłaganie. 43 do końca. Kwintesencja kolarstwa romantycznego. Ciepło, zapach lasu, idealny asfalt, chmurki na niebie, zimne picie w bidonach i temperatura, kurczę, no 29 stopni, zimno, ale może być. Bez nerwów, bez podjazdów, w spokoju i w tym zapachu lasu. No tak właśnie wyobrażałem sobie zakończenie mojego turu. No wymarzyć sobie bardziej nie mogłem. Gmina Jarocin, miejscowość Golce. Żeby tak zachachmęcić jabłko, spróbować, może dobre? Serwus. O ja cię, pierwszy kolas. Kolas. 70 km i pierwszy kolas jechał. 17 km do końca, 35 stopni, w słońcu, 79 już przejechane, no i nieubłaganie tą oto szeroką ścieżką, coraz bliżej mety. Triumfalny wjazd do miejscowości Stalowa Wola i koniec na dziś mojego turu czterodniowego. Zostało mi dokładnie 2,5 km do samochodu, czyli wyszło około 96 km. Przez dwa dni ten parking był dla mnie życzliwy, wypuszczał mnie w trasę. Tu jadłem śniadanko. A tu stoi ona.